Czy masz świadomość? Jako namaszczony przez kierownictwo partii kandydat na prezydenta postanowił wedrzeć się na polityczne salony przebojem i któregoś czerwcowego dnia 2020 roku ogłosił, że właśnie wyhodował kotlecik z ludzkiego mięsa. Magda Gacyk, Zabawy w Boga. Będą nadludzie czy transludzie, którzy wytransportują się do nowego wspaniałego świata i będą podludzie, którzy tu zostaną w starej kondycji ludzkiej, niezależnie od tego, czy transhumanizm będzie rozgrywał się na kuli ziemskiej, czy też wystartuje w kosmos. Profesor Andrzej Nowak. Człowiek będzie chciał się ulepszać. Lech Zacher. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Magda Gacyk, która jest dziennikarką, analityczką trendów technologicznych, konsultantką polskich startupów Doliny Krzemowej i również autorką książki Zabawy w Boga, ludzi o magnetycznych palcach oraz drugiej książki Ścigając Steve'a Jobsa, historię Polaków w Dolinie Krzemowej. Dzień dobry Pani Magdo. Dzień dobry, witam. Pani Magdo, czy cyborgi żyją wśród nas? Och, żyją, mają się dobrze, jest ich coraz więcej. A tak poważnie, wszyscy będziemy kiedyś cyborgami w jakimś wymiarze, bo jeżeli weźmiemy na warsztat definicję, czyli cyborg, cybernetyczny organizm, połączenie człowieka z maszyną, a właściwie teraz z technologią, bo to takie może trochę przestarzałe, z maszyną, to lata 60., 70., kiedy ukonstytuował się ten termin, to każdy z nas w jakimś wymiarze korzysta z tego zespolenia z technologią, czy ze względów medycznych, korzystając nawet chociażby z zaawansowanych szkieł kontaktowych, albo z implantów ślimakowych, które pozwalają słyszeć ludziom, którzy nie mieli takiej szansy, albo z bionicznych kończyn dla ludzi, którzy zostali pozbawieni możliwości przez jakiś czas chodzenia i tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać właściwie w nieskończoność. Nie jest to nic tak strasznego, jak często ludziom się wydaje. No tak, ale czy jest gdzieś tu jakaś granica? No bo to, co pani mówi, no wydaje się takie na miękko jakimiś pierwszymi krokami, ale jak spojrzymy dalej i pójdziemy tymi krokami kilka albo kilkadziesiąt kilometrów w przyszłość, no to może to się skończyć tym, że właściwie gdzie ten człowiek, a gdzie ten cyborg? Gdzie człowiek, a gdzie cyborg? Przede wszystkim ja bym nie rozróżniała, stawiając osobno człowieka i osobno cyborga. To jest oczywiście fantastyczny straszak. Kiedy myśli się o cyborgach, wydaje nam się, że to zupełnie jakieś inne twory, zupełnie inaczej myślące, eksperymentujące, zbyt odważnie, zbyt drastycznie ingerujące we własne organizmy. I rzeczywiście ja, bo poznałam to środowisko cyborgów przez 4 lata, kiedy mogę powiedzieć, że zagłębiałam się w tę subkulturę i kiedy zbierałam materiał do książki Zabawy w Boga. I wtedy rzeczywiście niektóre eksperymenty wydawały się, no powiedziałabym, nie tylko, to jest eufemizm, odważne, ale brawurowe lub potencjalnie niebezpieczne. Nie zawsze się zresztą dobrze kończyły, czasami kończyły się odrzuceniem przez organizm cyberimplantu, bo w przypadku tych cyborgów, wśród których przebywałam, to ta ich próba i to ich marzenie stania się tożsamym z technologiami, tożsamym z maszyną, często wiązało się z nielegalnymi operacjami.
próbami poszerzania sobie zmysłów, więc wstrzykiwania lub po prostu wkładania sobie takich, bym powiedziała, elektronicznych urządzeń, które miały im pomóc lepiej słyszeć, to się udawało, to akurat nie były poronione doświadczenia, ale też próby na przykład wzmacniania kości przez tworzenie z takiej pianki zrobionej z materiału nie newtonowskiego, takich ochraniaczy bezpośrednio na kość. I tego typu operacje rzeczywiście kończyły się odrzuceniem transplantu, no bo był to rodzaj transplantu obcego ciała, który organizm nie przyjął. Natomiast odpowiadając po tej trochę dygresji, a właściwie rozrysowaniu takiego backgroundu na pytanie, czy gdzieś jest granica. Jest i nie jest. Jeżeli popatrzy się na historię nauki, to byli również lekarze, na przykład ci, którzy zaczynali badać układ immunologiczny lub układ hormonalny, tak? Oni bardzo odważnie, teraz bym powiedziała straceńczo, eksperymentowali na sobie, ale wtedy mówiło się, bo są naukowcami, bo to w imię nauki. Kilku z nich o mało nie zeszło z tego świata, ale w sumie dla dobra ludzkości. Teraz, czy to mogą być niebezpieczne eksperymenty, że tak powiem? Tak, też mogą być niebezpieczne, bo każda technologia jest jak kij baseballowy, można nim rozegrać świetny mecz, można przybić gwóźdź, jeżeli nie ma przy okazji młotka, a można rozwalić komuś czaszkę. No tak, tylko wie pani, to jest też tak, że ten kij baseballowy, ja w sumie pierwszy raz słyszę porównanie do kija baseballowego, to ciekawe też metafora. Najczęściej słyszę już od lat o nożu, że nóż, że te technologie są jak nóż. Możemy zabić człowieka, ale możemy pokroić chleb, posmarować masłem. Natomiast wydaje mi się, że te technologie, które są związane chociażby teraz z szeroko rozumianą sztuczną inteligencją czy biologią syntetyczną, no to już nie są tak proste i do okiełznania jak technologie typu nóż czy kij baseballowy. I zaczyna się tutaj po prostu zabawa, tak jak pani mówi, trochę w Pana Boga, ale właściwie też w rosyjską ruletkę, czy my po prostu nie dążymy do jakiejś samozagłady jako ludzie. Robimy, balansujemy między zagładą a rozwojem przez całą historię ludzkości. Jeżeli popatrzymy na wiek XX, nawet jego połowę, kiedy tak naprawdę i Stany Zjednoczone, i Związek Radziecki eksperymentowały z bronią biologiczną, to widzimy, że były dwa eksperymenty w Stanach Zjednoczonych, które mogły się fatalnie skończyć dla olbrzymiej populacji. Podobno rozpylenie jakieś tam nad San Francisco zresztą, gdzie obecnie mieszkam, bezpiecznej bakterii, która miała tylko sprawdzić, jak się roznosi broń biologiczna, to były lata 70., to już kolejny eksperyment, doprowadziło do wielu zachorowań. Bakteria, która miała być zupełnie bezpieczna i nieszkodliwa. Jeżeli popatrzymy jeszcze trochę wcześniej na odkrycia, a potem pracę niejakiego Fritza Habera, który stworzył nawóz, dzięki któremu można było też dodać substancję, znaczy nawóz z środkiem owadobójczym, który właściwie uchronił od śmierci dziesiątki tysięcy robotników sezonowych, rolników, farmerów w Ameryce Południowej, którzy często ginęli ukąszeni przez jakieś owady z powodu różnych komplikacji. Tenże Fritz Haber, okrzyknięty w Ameryce Południowej przez długi czas jako zbawiciel dla tych prostych farmerów,
zaczął jak gdyby doskonalić, tutaj jest duży cudzysłów, swoje odkrycia i wynalazł cyklon B. Więc każda technologia, nie tylko ta teraz, ale no mówię, przykłady można by mnożyć, tak? Każda technologia wymyślona przez człowieka niesie w sobie zagrożenie, każda. Najbardziej nawet, bym powiedziała, zbawienna na pierwszy rzut oka. Tak, tu przypomina mi się nasz rodak Stanisław Lem, który mówił, każda technologia ma swoją ciemną stronę z góry nieprzewidywalną. Ale idźmy dalej, śladami pani książki. Ja nie ukrywam, że zazdroszczę pani bycia tam w centrum Doliny Krzemowej czy w jej okolicach i poznania tych ludzi, bo to niepowtarzalna okazja i myślę, że ta rozmowa też jest dla naszych słuchaczy. Może być też właśnie niepowtarzalną okazją zbliżenia się chociaż trochę i pani książka jest też takim zbliżeniem się chociaż trochę do stanu umysłów ludzi, którzy w jakimś stopniu moim zdaniem bardzo dużym mają wpływ, chociaż o tym się nie mówi w debacie publicznej mocno. Cytuję, polityk obiecuje wyborcy nieśmiertelność, koniec cytatu. To tytuł jednego z rozdziałów pani książki, Zabawy w Boga. Proszę go odszyfrować. Co w tym rozdziale znajdzie czytelnik, jeżeli sięgnie po pani książkę? Znajdzie opowieść o pierwszym kandydacie na prezydenta partii transhumanistycznej Stanów Zjednoczonych. Partia transhumanistyczna, czyli szerząca idee transhumanistyczne i pozwolę sobie na dalsze rozwikłanie tego terminu, czyli wierząca, że nadszedł czas, kiedy człowiek dzięki technologiom może znacznie efektywniej sterować swoim losem, a także swoją ewolucją, że to jest ten moment w historii ludzkości, kiedy mamy wpływ na to, jak wyglądamy, jakie mamy moce, czy jesteśmy w stanie poszerzyć nasze zmysły o dodatkowe takie umiejętności, jak magnetorecepcja i tak dalej, i tak dalej. I tenże kandydat, Zoltan Isztvan, były dziennikarz National Geographic między innymi, w pewnym momencie swojego życia znalazł się bardzo blisko śmierci. Naprawdę cienka, czerwona linia go dzieliła od no, ostatecznego odejścia. I wtedy pomyślał sobie, że on nie chce umierać. I całe swoje potem działania przeznaczył jak gdyby na propagowanie idei, że starzenie się jest chorobą, a śmierć wcale nie jest wyrokiem, że to jest coś, z czym możemy walczyć. Tak naprawdę nihil novi sub solum. Coś takiego to znajdziemy i w tych najbardziej starożytnych pismach, gdzie bohaterowie rozmaitych epopei starali się pozyskać albo wieczną młodość, albo nieśmiertelność. Szukali tego w czarodziejskich źródełkach, albo próbując stworzyć kamień filozoficzny, którego jedną z ról miało być właśnie zapewnienie wiecznego życia. Zoltan Isztvan zbudował taki wehikuł, bym powiedziała, na cele kampanii prezydenckiej. To był strasznie stary autobus z 1978 roku. Przerobił go na taką symboliczną trumnę, pomalował na brązowo, a la drewno, u góry było 66 kali takich olbrzymich plastikowych. Autobus nazywał się Immortality Bus, autobus nieśmiertelności i ruszyliśmy, bo ja jako taki entourage dziennikarski wraz z dziennikarzami kilku portali, francuskiej telewizji, MTV i tak dalej, ruszyliśmy z zachodniego wybrzeża na wschód szerzyć tę ideę. Zoltanowi Isztvanowi nie udało się wygrać. To był 2016, wtedy było starcie Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Natomiast tak naprawdę on miał świadomość, że to
To jest skazane na przegraną z góry. Ale uważał, że gra jest warta świeczki, że warto mówić o tym, że możemy żyć dłużej i lepiej. Bo oczywiście wśród cyborgów, biohackerów, grindersów, czyli tych wszystkich ludzi, którym się marzy takie zawładnięcie stuprocentowe swoim losem, tak, że mamy nad nim pełną kontrolę. Więc oni nie wszyscy marzą o nieśmiertelności. Niektórzy chcą po prostu żyć zdrowiej, lepiej, jak najdłużej. Zoltan Isztvan w tej chwili ma 3 winnice w różnych częściach świata i produkuje wina z nootropikami, czyli takimi substancjami, które pomagają w pracy mózgu, zwiększają koncentrację, skracają czas reakcji i tak dalej. Natomiast tą jego ideologię, zresztą nie tylko jego, ale taką transhumanistyczną w wersji nieco zmodyfikowanej, przejęli ci najbardziej znani tech wizjonerzy Doliny Krzemowej. Ci, którzy zakładali te wszystkie tech korporacje, Wielką Piątkę, czyli Apple, Microsoft, Alphabet, czyli firma, taka firma matka Google'a w tej chwili, Amazon, oni wszyscy się starzeją i żaden z nich nie chce umierać, więc przeznaczają ogromne pieniądze, ogromne fundusze, ogromne moce przerobowe na to, by człowiek ostatecznie żył wiecznie, chociaż zaczyna się od egoistycznego myślenia o tym, żeby to oni żyli wiecznie. A o co chodzi z wyhodowaniem kotlecików z ludzkiego mięsa, o którym traktuje cytat z pani książki, który przywołałem na wstępie naszej rozmowy? To bardziej anegdota. Można powiedzieć, że niesmaczna anegdota. Ben Zion po Zoltanie Isztvanie, kolejny przewodniczący amerykańskiej partii transhumanistycznej. No, osoba, bym powiedziała, bardzo ekscentryczna, zbyt ekscentryczna, nawet jak na ekscentrycznych cyborgów i transhumanistów. I on, by podbić, licząc na to, że jednak liczą się przede wszystkim zasięgi, że trzeba jakoś dotrzeć do mainstreamu i szerokiej publiczności, uznał, że zrobi coś takiego, by zostać zapamiętanym, i to coś polegało na wyhodowaniu sztucznego mięsa. Znowu, troszeczkę już się oswoiliśmy, to było parę lat temu, z konceptem sztucznego mięsa, z komórek macierzystych, tworzonego, mówi się, że jest to no, bardzo przyszłościowy i potencjalnie niezwykle intratny przemysł. Wówczas jeszcze nie, a przypomnę, to zaledwie parę lat temu miało miejsce, ale on wyhodował w laboratorium własne komórki. Hodował to ładnych kilka tygodni. To, co udało mu się zebrać, to była taka kubka bezkształtnej mięsnej masy, i postanowił na YouTubie zrobić transmisję z jedzenia kotlecika, taki właściwie autokanibalizm, można by było powiedzieć. Brzmi to straszliwie, wyglądało to też dość straszliwie, bo on zaczął konsumować to bardzo szczególne danie. I widać było, że rośnie mu w ustach i że ma odruchy zwrotne, i nie udało się zakończyć tego. Po tym sensacyjnym działaniu Ben Zion poleciał z funkcji przewodniczącego partii transhumanistycznej. Słuch o nim zaginął, ja dalibóg nie wiem, co z nim teraz się dzieje. Myślę, że słusznie przepadł w mrokach transhumanistycznej historii. Ale powiem pani szczerze, że jak ja czytałem tą książkę, a teraz jeszcze pani to podbiła tym wcześniejszym przykładem,
To mnie mocno zelektryzowało, że ta kwestia partii transhumanistycznej, która wysuwa swoich kandydatów na prezydentów Stanów Zjednoczonych, a o ile mnie słuch i nie myli, nie wiem, może jednak to jest obecne w debacie publicznej przy okazji kolejnych wyborów, które się powtarzają co systematycznie w Stanach, ale w polskiej debacie publicznej o tych kandydatach właściwie nic nie słyszałem. Czy dobrze, czy mnie słuch myli? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. Stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Że, znaczy, że oni w tych wyborach, nie wystawiają kandydata. Nie ale wystawiają. W poprzednich wydaje mi się, że też w ogóle nic o tym nie było, że a jest to... ja bym powiedziała, że również w tych, kiedy Zoltán István startował, to było to na tyle marginalne politycznie, aha, że nie przydarło się do takiej ogólnej społecznej świadomości, że oto transhumaniści zamierzają rządzić krajem. Ja może dodam, że tego typu partie funkcjonują w kilkunastu krajach na świecie. My mamy również w Polsce partię transhumanistyczną, ale ona pełni, bym powiedziała, bardziej rolę obecnie takiego think tanku, towarzystwa wymiany idei. Cyborgizm przez ostatnie lata bardzo się bowiem zmienił. To już nie są radykalne idee, przez to, że tak jak wspominałam, tych wizjonerzy jak gdyby namaścili swoimi pieniędzmi te wszystkie koncepcje odważne ingerowania w ludzkie organizmy, czasami odważniejsze niż byśmy chcieli słyszeć albo chcieli wiedzieć. W związku z tym to okienko Overtona, czyli okienko, które pokazuje, co jest społecznie do przyjęcia, a co nie, zaczyna się przesuwać. My coraz częściej korzystamy z takiego cyborgizmu ubieralnego, bo czyż czym innym są te nasze na przykład smartwatche, zegarki, które potrafią naprawdę biomarkery z naszego organizmu rejestrować, analizować. To wszystko idzie w kierunku takim mniej inwazyjnym, ale to cyborgi, te cyborgi tak naprawdę, które zaczynały swoją działalność w Wielkiej Brytanii w latach 80., a potem w późnych latach 90. zaczęli pojedynczo pojawiać się w Dolinie Krzemowej, to im zawdzięczamy takie myślenie, że no można by coś pokombinować i to wcale nie musi się tragicznie skończyć. No właśnie, tutaj też ten aspekt tych, rozumiem, olbrzymich pieniędzy, które firmy technologiczne, którymi firmy technologiczne jakby wzmacniają ten cały ruch, to też może być ciekawe. Bardzo ciekawy trop. No i właśnie, z tym się trochę wiąże moje kolejne pytanie. To znaczy, kto korzysta, kto straci na zabawach w Boga? Bym powiedziała tak bardzo ogólnikowo, że wszyscy zyskają i wszyscy tracą, bo to jest miecz obosieczny. I
I oczywiście bardzo często podnoszona jest kwestia takiej przyszłości cyberpunkowej, czyli wyżyny technologiczne i niziny społeczne, czyli elity, które mają dostęp do rozmaitych zaawansowanych technologii i niziny społeczne, których nijak na nie nie stać. I taki scenariusz jest prawdopodobny, ale niekonieczny. To, że wspomniałam już na początku, że tak całe swoje dzieje ludzkość balansuje między zagładą a progresem, to tutaj też jest widoczne. Nie da się zahamować postępu. Witkacy zwykł mówić, że próba powstrzymania postępu jest jak kładzenie gałązki wierzbiny na torach w nadziei, że się zatrzyma rozpędzoną lokomotywę. Jedno, co, jeżeli mogę sobie pozwolić na taką osobistą opinię, jedno, co trzeba bardzo kontrolować i czego trzeba bardzo pilnować, żeby wrodzona chciwość ludzka, bo wielu z nas ma ją dość dobrze rozwiniętą, nie wpłynęła na to, że te technologie pójdą, każde technologie, naprawdę każde technologie, w niepożądanym kierunku. Bo możemy z jednej strony zacząć przy pomocy sztucznej inteligencji znajdować nowe molekuły, tworzyć z nich niezwykle obiecujące lekarstwa, fundować nowe terapie, a możemy pójść w tym kierunku, że przy pomocy sztucznej inteligencji jednocześnie będziemy tworzyć tak zwane designer babies, czyli dzieci projektowane na życzenie o odpowiednim kolorze oczu, wzroście, inteligencji i tak dalej. To w tej chwili jest zakazane, ale znowu pozwolę sobie, okienko Overtona, to wszystko się przesuwa. To, co wydawało nam się straszliwe i niezbadane, i takie, które powinno pozostać niezbadane, w tej chwili jest czymś, co coraz odważniej badamy i w czym się grzebiemy do głębi. Jest w tej chwili nie cyborg, ale bardziej biohacker Brian Johnson, najbardziej przebadany człowiek świata. Jego można uznać za dziwaka, on jest multimilionerem, właściwie miliarderem, który całą swoją fortunę przeznaczę na to, eksperymentując na sobie, żeby pokazać jak najzdrowiej żyć. W takich bardzo prostych zwyczajach, rytuałach, podejściu niezwykle takim rudymentarnym jak sen, dieta i tak dalej, ale także przy pomocy terapii genowej. I on dzieli się z tymi wszystkimi wynikami, tymi wszystkimi doświadczeniami zupełnie za darmo, z szeroką rzeszą fanów i krytyków, bo niektórzy mówią, lepiej to zostawmy, lepiej tego nie tykajmy, ale w końcu gdzieś tam ktoś tego dotknie. Czy będą to Chiny, gdzie prawodawstwo jest bardzo luźne, jeśli chodzi o ingerencję w DNA człowieka oraz jakiekolwiek inne ingerencje, czy gdziekolwiek indziej. Więc tego nie powstrzymamy, powinniśmy pilnować tylko, żeby było to robione jak najbardziej etycznie. To w takim razie pojawia mi się pytanie, czy przyszłość nas potrzebuje. Pojawia się ono w kontekście głośnego eseju Billa Joya z 2000 roku pod tytułem Dlaczego przyszłość nas nie potrzebuje? Czytelników odsyłam do strony Instytutu Spraw Obywatelskich.pl, gdzie w wersji polskiej jest opublikowany ten esej. No i pytanie do pani. Co podpowiada pani szósty zmysł? Czy przyszłość nas potrzebuje? Ależ przyszłość nas nigdy nie potrzebowała. My naprawdę nie jesteśmy królami stworzenia. To biblijne przekonanie, że mamy czynić sobie ziemię podległą, jest totalnie chybione. Nie jesteśmy inni od innych stworzeń.
ale wcale nie lepsi. Świat sobie świetnie poradzi bez nas. W tej chwili, w epoce antropocenu, coraz bardziej hulającego, fakt, że jest coraz więcej osób o otwarcie antyhumanistycznym nastawieniu, czyli takim, które mówi, przestajemy się rozmnażać, nie nękamy już planety swoim istnieniem coraz bardziej eksploatacyjnym wobec zasobów Ziemi, dajmy sobie spokój. Wcale nie jesteśmy światu potrzebni. To wszystko skąd się bierze? I myślę, że jedyne, co możemy robić, to starać się bardzo ostrożnie po tej naszej planecie stąpać. Jak mówią mieszkańcy rdzennej Ameryki Północnej z ludu Lakota, tak naprawdę to, co zostaje po nas, to jest ślad stóp. Uważajmy, aby ten ślad stóp był delikatny, był subtelny, nie powodował zniszczeń. A co zmieniło się na świecie od czasu wydania pani książki? Chodzi mi o jakąś jedną kluczową sprawę, która no, może być, nie wiem, jakimś change makerem w tym obszarze. O jednej już wspomniałam, mianowicie cyborgizm zmienił swoje oblicze z takiego głęboko inwazyjnego, gdzie dochodziło właśnie do tych nielegalnych zabiegów, operacji, które działy się w nielegalnych laboratoriach, bo wiadomo, że legalnie nic takiego nie mogłoby mieć miejsca, jakiś taki cyberimplant wszczepiany komuś w jakieś zupełnie dowolne miejsce. Żaden lekarz, żadna klinika, żaden szpital na to by się nie zgodzili. Więc cyborgi tworzyły takie nielegalne laboratoria, gdzie było naprawdę sterylnie. Ja byłam zaskoczona jak gdyby podejściem bardzo profesjonalnym. Wśród nich byli pielęgniarze i byli też lekarze, ale to tak wszystko incognito. Więc to się zmieniło. Teraz mówimy coraz częściej właśnie o cyborgizmie ubieralnym, takim, że możemy założyć sobie technologię i ją zdjąć dowolnie, że nie jesteśmy niewolnikami właśnie urządzeń elektronicznych, które cykają w nas. No, chyba, że jest to rozrusznik serca, tak? Jest to na pewno jeden z przykładów cyberimplantu. I druga rzecz, na tyle nasz świat się zmienił, na tyle szybki jest postęp, może niekoniecznie taki, jakbyśmy chcieli go widzieć, ale na tyle szybki, że zanikają subkultury. I przyczyn jest kilka, są to media takie bardzo masowe, łącznie z mediami społecznościowymi, i jest to globalizacja cyfrowa. Skończyły się czasy takich specyficznych subkultur, jak właśnie cyborgia wcześniej, punki, a jeszcze wcześniej hipisi. My teraz żyjemy w tak połączonym, usieciowanym społeczeństwie, że nie ma szans na stworzenie małej, drobnej, wyraźnie odznaczającej się subkultury. Wszystko natychmiast rośnie, wszystko natychmiast się nadyma, no przykład chociażby fani K-popu koreańskiej, muzyki pop, których było na początku bardzo mało, a teraz idzie to wszystko w setki tysięcy fanów. Więc to są dwie rzeczy, które ewidentnie się zmieniły. No dobrze, to ostatnie pytanie. Jakiego ważnego pytania nikt pani jeszcze do tej pory nie zadał w obszarze, o którym rozmawiamy? Jaka jest na nie odpowiedź? A ja bardzo dziękuję panu za to pytanie, bo ja, wydawałoby się, dostałam już chyba wszystkie pytania, padły ze strony interlokutorów, a właściwie bardzo często osądy. Jednego, którego ewidentnie mi brakowało, to takiego ludzkiego podejścia do cyborgów, żeby ktoś mnie zapytał,
A jakie są te cyborgi jako ludzie na co dzień? Czy da się ich lubić? I ja bym wtedy powiedziała, że tak, że to są bardzo zwyczajni, normalni ludzie z niezwyczajnymi marzeniami, a może wcale nie takimi niezwyczajnymi, bo no, każdemu z nas marzy się jakieś dobre życie bez chorób, jak najdłuższe, produktywne, w dobrym zdrowiu, może też z jakimiś szczególnymi talentami, darami. A cyborgi to wcale nie są takie demony z science fiction, które już tylko żywią się elektroniką i informatyką. Ja, kiedy poznałam kolejnych i kolejnych i kolejnych, byłam absolutnie wzruszona, że są to ludzie, którzy na przykład bardzo dbają o środowisko. Oni ogromnie pilnowali, żeby na tych zlotach cyborgicznych, czy gdzieś tam na jakichś tajnych spotkaniach, żeby śmieci były segregowane, żeby używać produktów, znaczy opakowań biodegradowalnych. Mieli toalety takie właśnie, bym powiedziała, najbardziej ekologiczne, jak się dało. I tak dalej, i tak dalej. Bo często pierwsze, drugie, trzecie pytanie, jakie padało, to padało o cyborgi, jakby to były jakieś alieny, kosmici, najeźdźcy gdzieś tam z innych światów, którym obce były ludzkie emocje i uczucia. A oni nie. Bardzo często mieli rodziny, małe domki gdzieś tam kupione na kredyt, i tak poza tymi eksperymentami cyborgicznymi i działaniami, które często motywowane były naprawdę chęcią zmiany świata, to bym bardzo chciała podkreślić, taką prawdziwą chęcią, bo kiedy mówimy o tych wizjonerach, o tych wielkich korporacjach, ja to nazywam, tak jak Google, które nazywam wprawdzie dobrotliwym mordorem, bo on dba jednak o pracowników, ale tam już jednak zysk przesłonił wszystko. Słupki, w Excelu muszą się zgadzać, budżet musi się zgadzać, a te cyborgi, które próbowały robić coś, by polepszyć świat, ja bym na sam koniec pozwoliła sobie powiedzieć o jednym z nich, Josiah Ziner, był naukowcem, pracował w NASA, niezwykle obiecującym, ale ponieważ pochodził z bardzo biednej części Stanów Zjednoczonych i naprawdę pamiętał tą biedę dobrze, i kiedy kilkanaście lat wstecz zgłosił się do niego jego wuj, prosząc go, błagając go, żeby ten wymienił mu baterię w rozruszniku, ponieważ wuj stracił ubezpieczenie medyczne, co bardzo często w Stanach Zjednoczonych wiąże się z potencjalnym bankructwem. I on zmuszony był odmówić, nawet się zastanawiał przez jakiś czas. Wuj mówił do niego: słuchaj, sama bateria kosztuje $400, a jeżeli pójdę do szpitala bez ubezpieczenia, to będę musiał zapłacić 12 czy $13 000. Ja tego nie mam, ja tego nie mogę zrobić rodzinie. I Josiah myślał, myślał i uznał, że nie może, że nie ma umiejętności, że to by było zbyt ryzykowne, ale to nim tak wstrząsnęło, że postanowił, że zrobi wszystko, żeby te najbardziej zaawansowane technologie trafiły pod strzechy, żeby każdy mógł jednak z nich korzystać, nie tylko najbogatsi. Rzucił pracę w NASA, bo mówi: wiesz, jak ja mogę pracować nad podbojem Księżyca i Marsa, kiedy mój wuj umiera, bo nie stać go na głupią baterię w rozruszniku. I od tego czasu do tej pory Josiah jest bardzo wierny swoim ideałom. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Magda Gacek, autorka książki Zabawy w Boga, Ludzie o magnetycznych palcach, książki, którą Państwu bardzo polecam do lektury. Pani Magdo, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!